Siema, siema, z tej strony Manwelu, Michał, i zapraszam Was na kolejne Q&A. No bo to lecimy. Pierwsze pytanie od nas, music. Which country are you from? I come from Poland. Second question. Are you married? Not. I am single. Three. Question, what work you do if I am my engineer? Of course, you can ask what as a MSCEUL and I and I in my free time I left a talk on YouTube, write a book, read books, etc. To były pytania od nas. Music. Będzie pytanko od mojej kuzynki Patrycji. Pierwsze pytanie. Kiedy bierzesz wolne i zimę na rowerach? Kiedy biorę wolne? Ja już teraz wziąłem wolne. Mam od 13 do 17 czerwca tego roku. Mam urlop. Czyli urlopów. Więc jak ktoś będziesz miał wolne, to możemy sobie pojeździć. A jakich kolorów byłaby twoja ulubiona łazienka? I czy wybrałeś wannę, czy prysznic? Jakichś kolorów, no... białych takich, żeby... no, to szybko umyć, czy coś. I czy bym wolał prysznic, czy... ten wannę? Prysznic, bo jest bardziej wygodny w umyciu. Trzecie, wolisz, żeby było 30 stopni na dworze, czy 15? 30. Jedziesz gdzieś na wakacje? No na wakacje to za bardzo nie jadę, bo wakacji ja nie mam. Ja tylko mogę wziąć urlop. Ja do szkoły nie chodzę. Ja bym chodził do szkoły, to bym miał wakacje. No to były pytania od mojej kuzynki Patrycji, a teraz wasze, które byście pisali na moim tym pytania. Tylko zacznijmy od Mateusza. Czy kurtyska ugruka, czy słyszałaś o Goblinie Gorgo? Niestety nie słyszałam o takim Goblinie. Czy uważasz, że Sphinx to memiarz? Myślę, że tak. Za bardzo skuteczności nie miałam, ale myślę, że jest memiarzem. Trzecie. Kto by wygrał w pojedynku na mieczu? Ugruk czy Balrog? Ugruk high, Balrog demon ognia. Tylko raczej chyba Balrog, bo Balrog to by wyciągnął ognisty miecz i ugruka już nie ma. Wolisz żółtego Boromira czy Roga Akceja? Jednego i drugiego. Czy słyszałeś sobie o jednej żywiecy? Niestety nie słyszałeś. Nie słyszałem. I tą historię Mateusz miałeś wymyślić i książkę napisać. No, czekam. Słyszałeś historię kamienicznego Boromira? Tak, słyszałem. Czy Watykan był żółty? Nie wiem, czy był żółty. Czy spałeś kiedyś pod kamieniem? Nie, niestety nie spałem pod kamieniem. To co już o oddychaniu. Ważna sprawa. Jałeś kiedyś filmówki? No, jadło się. Kiedy HC z Minecrafta? Niestety Minecrafta nie gram, więc HC nie będzie. Właśnie. Umiesz zaśpiewać jakąś inną piosenkę niż walkę, jak kogo zaśpiewać? Może mnie fałszował? Dzieci... szczęśliwe, wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, ludzi przesędziły. Nawet go nie pamiętam. I lepszy to tak, wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, na 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 na, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy. Hej, hej, na 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 na, hej, 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 hej. Kupię se krej. Czy miałeś kontakt z Pinem, Autostopowi, czy bym grał z tym podobnym? Nie miałem nic z tego kontaktu, może go obejrzę. Czy wiesz, co to znaczy odkrycia? Tak, wiem, co to znaczy odkrycia, więc mamy oderwanie od rzeczywistości. Kiedy aborcji w mieszkaniach? Kiedy mi wybudują? Już jest na wykończeniu. I teraz będę kupował sobie pomału te meble. Dlaczego mnie zbanowałeś? Nie zbanowałem ciebie, Mateuszu, o to ty mnie posądzasz.
Wolisz hardkowy czy ziemniaki? Nie no, nie. Chciałbym zobaczyć sobie orzechy w że chciałbym. Grafik i mod Michała. Wiesz, czyli kilkowym pokażę się z ekipą. Ja bym miał ekipę, to bym się pokazał. Gdybyś był dziewczynko, ja bym się chciał nazywać. Ja bym chciał... Lias Gremory! Czemu Overlord nagrywa raz na skórycie? Nie wiem czemu. Może nie wiem, no każdy nagrywa, kiedy ma chęć, ochotę, czas. No i tyle proste w temacie. Publik raczej Oskar Sos. Raczej Publik, ale nie lubię Oskarego. Ciekawy ekspierz. Jedna, zagrasz na promocie. Niestety nie zagram na promocie. Nie, no nie gram. Kto by wygrał, powiedziałem, podobnie czy Urlok? A to by było by ciężki w karcie, ale zakładam, że podobnie. Czy czekasz na seria Lord od Amazona? A tak się pół na pół. Jaki specjal będzie na 1000 subów u ciebie na kanale? A to niespodzianka! Czy zagrasz jakiś Bosia ze Sfinksem? Niestety Bosia ze Sfinksem nie zagram, bo po pierwsze, nie znam perfektnie języka niemieckiego, nie znam perfektnie języka angielskiego, więc kurde! Kurde zapiął jasny grzyb! Holo, panie, jasna. Ja bym się z nim porozumiewał. Co? Na migi, tak? No. Wolisz kieleczka czy szybczaka? Jednego i drugiego. Dwa, że nie w panie. No to gorąca. Dwa. Ty wyjdzie twoja książka. Ja ją napiszę na razie. Jestem piątym rozdziale. Muszę mieć wenę do pisania. Czy brałem, czy czarna pana tak na krawę była żółta, poleciała do fakultetu? Nie wiem, może prowadziła. Wolisz Rampenka czy Wesemira? Jednego i drugiego. Kur Elon czy kur Agmaru? Elon. Przez to dowodzę, że Elon widział. Nie wiem co wiedział, nie wiem czy miał dowody. Żółty. Ciekawy ekspert, żółty wymiar. Miałeś kontakt z Elfką? Jeszcze nie miałem kontaktu z Elfką. Co się robi o 23.37? Śpiewa się bardzo. Co się wydarzyło 14 lutego 2007 roku, witali Pawełek. Co się wydarzyło? No, z tego co ja słyszałem, to było tak, że Pimpikali i właściciel miał niby zabić 13 dzieci i z nich ich mięso sprzedawać no innym ludziom, no. Taki Hannibal bym powiedział. Chciałbym być ekstrasklejem. W grze oczywiście to tak, żeby sobie ekstrasklejem, nie wiem, kosać, no to tak, a nie, że, no. Czy znasz rolę żółtego Boromina? No, to się troszeczkę kojarzę. For Gondor czy For Arrindas? Jego i drugie. Czy wyszedłeś kiedyś po lego do sklepu? Oczywiście, że tak. Czy ekstrasklejem z Fulgurkiem? Czemu nie, może? W grze! Oczywiście, nie na żywo, chłopie. Jak daleko masz do choroszczy? Bardzo daleko. Ale. Powiedz, robi wrażenie? Powiedziałem, robi wrażenie. Pan Tadeusz czy Sofisowo? Pan Tadeusz. Uwolnisz konka z piwnicy? Niestety Tomek nie mieszał mnie z piwnicy. Już jest wolny. Czyli jakiś ambosnik na kanale. Ciekawe, nie wiesz czego nazwą, nie trzeba ambosnik. Z czego? Czy będziesz nagrał Let's Play z Ameryką? Let's Play z Ameryką tak na... Nie za bardzo. Raczej nie chciałbym swojej parzy pokazywać. Raczej nie. Raczej nie. Znasz fraszkę o Lambercie? Znam! Lambert, Pip! No. Czy memiczny kontent będzie u ciebie już na stałe? Może być, czemu nie? No to jest kreślić i sklejać amiczową Boromina. No co? Ej, no urodził się w Gondorze. Był starszym bratem Faramira. Potem udał się do Rivendell. Razem przeżył tam z drużyną ten potem. A później udał się do Watykanu i tam pozostał aż do swojej starości. Ja nie wiem, piękną żonę i dzieci. To zamysłał być go choroszczy. Nikogo. Czy znasz uniwersum szkoły się nas, Nie, nie znam. Czy się, czy... Świetliński dziad. Aha, czy się...
Moś 1, 2, czar. Moś 1 i 2. Czy latasz kiedyś na samochodzie? Nie zaraz, bo nie da na samochodzie. Kronikarz na... Czy uważasz, że odkud... będzie zagrożony piją mózg oczepów. Masz łapcze wyłączki? Nie mam. Ile znasz pakusów? No proszę, tam znam. A nie znasz osusów? Nie znam. Co się stało, że kilku dziewięć lat temu przechowują kamienicą? Niestety nie wiem, co się stało. Czy uważasz, że trzeba zarealizować manipulowane do leczenia ludzi? Oczywiście tak, do leczenia, nie że go chce, o, nie zainteresowałem, to sobie mogą brać, mogą sobie palić. Nie. Do leczenia. Żeby go nie wiem, raka leczy się od raka, nie że, no. Pokoń jest używka. No nie wiem, no, papierosy, narkotny, ten, no. No, papierosy, nie wiem, na, piwo, kokosu, no. Dobrze robią? Nie wiem. Dobrze czy nie? Dobrze nie wiem. Goja pokazałem, że pokazałem śmiać. Bardzo tylko zaśmiałem Polski. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To nam obca przemoc wzięła, szaman odbierzemy. Masz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się narodem. Przejdę Wisłę, przejdę Wardę, będzie Polakami. Da nam przykład Bonaparte, ja zwyciężać mamy. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się w narodem. Jastrzan Lecki od Poznania, po szwedzkim zaborze. Na ojczyznę ratowania wrócił się przez morze. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Już on ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, poleć nasi, biją karabany. Marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. No, to były wszystkie pytania. Dziękuję wam wszystkim, że byliście na tym Q&A. Żółwie, beczka, piąteczka, pozdrowienia do tego wszystkim moim widzom. Bez wyjątku. Trzymajcie się, życzę wam miłego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye!